21 kwietnia podpisanie przez Józefa Piłsudskiego i Szymona Petrulę umowy politycznej polsko-ukraińskiej. 25 kwietnia rozpoczęcie wyprawy kijowskiej. 7 maja wejście oddziałów polskich do Kijowa jako pierwszy wkracza dywizjon 17 pułku ułanu Wielkopolski. 8 maja defilada Wojska Polskiego w Kijowie przyjęta przez generała Edwarda Rydaśmigłego. 17 maja Cytrula Gosiłki Piłsudskiego w Winnicy. 18 maja owacyjne przywitanie Piłsudskiego po powrocie z Ukrainy. Nie byłoby niepodległej suwerennej Polski, gdyby nie heroizm narodu polskiego. Państwo tworzące prawie milionową armię przewodniczący Francji i Węgier i tajnej współpracy z Ukrainą skutecznie walczyło z bolszewicką Rosją. Droga do zwycięstwa prowadziła przez tytaniczne zmaganie dwóch różnych światów. Z jednej strony walczono w imieniu tradycji opartej na chrześcijańskiej wizji świata, z drugiej strony szerzono chaos rewolucji opartej na totalitaryzmie.